Witamy w firmie MG Volt. Wspomnimy na początku, że jesteśmy świeżo po dostawie silników, czyli nabój 7T jest już dostępny u nas. Możecie zamawiać na tych silnikach zestawy napędowe i konwersje. Tutaj mamy przekonwertowany rower Canyona. Jest on na pełnej amortyzacji. Zaczniemy sobie opowiadanie tutaj od tylnego koła. Mamy opony CST Rockhawk z takim fajnym bieżnikiem. One mają twardą mieszankę, mają twarde boki, więc są wytrzymałe na przetarcie takie boczne. Ten bieżnik daje sobie radę bardzo fajnie na asfalcie, ponieważ mieszanka jest twarda, natomiast jak widzicie w piasek również, ten piasek się ładnie zaczepia o te kolce. Według mnie to jest najlepszy stosunek jakości do ceny do roweru elektrycznego, jaki można wybrać na 26, 27,5 cala. Na 29 również te opony występują. Natomiast jeżeli rowery są trekkingowe i mają błotniki, no to oczywiście takich opon już nie wsadzicie, wtedy szwalby, na przykład Marathon E+. Mamy tutaj szprychy standardowo 2.6, czyli takie no dosyć dobre szprychy, obręcz Jumbo. Macie tutaj tarczę z tyłu 203 mm od firmy Avid, również z przodu też jest tarcza 203 mm, także i z przodu i z tyłu został również wymieniony adapter, który ten zacisk dystansuje nam od widelca. To musi być taki specjalny adapter w tym miejscu zamontowany. No i cóż, mamy również nową oponę z przodu, to jest też CST Rockhawk, są nowe dętki. No i troszeczkę akumulatorów weszło teraz do oferty w firmie MG Volt. Tutaj mamy akumulator 48 V, 14,5 Ah, natomiast w tych bidonach również w bardzo podobnych obudowach mamy 21700 ogniwka Samsunga 50E. Obciążalność takich bidonów to jest 10 A z ogniwa i tam około 12 A w piku, czyli taki bidon na przykład 15 Ah, który jest bardzo podobnym kształtem, możecie używać właśnie zestawami S1700, z tymi zestawami od nas MG Volt Pro na systemie XF4030H silniku. No i te akumulatory właśnie przetwarzają 30 A prądu ciągłego i do 40 A w piku, takie 15, także nadają się jak najbardziej do też bardziej prądożernych zestawów. Jeżeli chodzi o nasze duże topowe produkty, takie akumulatory możecie używać do Cyca X1 Pro Gen 2. Polecam tam wersję 20 Ah bądź 25 Ah, są dwie większe, tam jest dużo większa obciążalność. BMS przetwarza 60 A prądu ciągłego i w piku nawet tam do 90. Także jak najbardziej te bidony do mocniejszych silników też się nadają na tych właśnie większych ogniwach. Tutaj mamy torbę Whitmana, w której schowany jest sterownik, mamy wyświetlacz LCD trójkę, mamy manetkę markara, mamy wklejone czujniki hamulcowe. Zobaczcie, że również magnesy standardowo przykręcane są do klamek na śrubkę. Także macie tutaj ładne owiki, żeby to estetycznie wyglądało tak jak w rowerach fabrycznych. No i cóż, rower jest na dobrej markowej amortyzacji. Jest amortyzator Foxa, zarówno z przodu jak i damper, także jest torba na Halotechu oryginalna zostawiona, także cały osprzęt roweru jest jak najbardziej fabryczny, dobrej jakości, nie jest tutaj wymieniany właśnie na jakiejś niższej klasy. Zapraszamy do konwersji. Mamy trochę wolnych terminów właśnie na takie sprzęty bidonowe, chętnie możemy przerobić. Także jesteśmy w kontakcie. Cóż, trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia.